Trwa przez 4 dni tymczasowe polsko-ukraińskie przejście graniczne na moście pontonowym w Zbereżu. Przekroczyło ponad 25 tysięcy osób. Dziś uczczeni zostali żołnierze KOP-u, którzy zginęli w bitwie pod Szackiem. Relacja Tomasza Zalewy. To w tych okolicach Korpus Ochrony Pogranicza dowodzony przez generała Orlika Rikemana starł się z 52. Dywizją Armii Czerwonej. Dwudniowa bitwa z września 1939 roku zakończyła się zwycięstwem polskich wojsk. Walki były, powiedzmy sobie, kilka kilometrów na podejściu do Adamczuków, Grabowa, gdzie stamtąd szły część pododdziałów właśnie żołnierzy KOP-u. W bitwie pod Szackiem zginęło i zostało rannych ponad 500 polskich żołnierzy. Dziś została tu odsłonięta tablica upamiętniająca działania wojenne Korpusu Ochrony Pogranicza. Zwiedzaliśmy okolice bitwy pod Szackiem, pobojowisko po tej bitwie. I zauważyliśmy, że jest tam mnóstwo niepochowanych polskich żołnierzy, którzy leżą za stodołami w rowach przy drodze w lesie, tak jak ich tam zostawiono w 1939 roku. I uznaliśmy, że tych żołnierzy trzeba jakoś upamiętnić. Pomnik stanął w Zbereżu. Trwają starania o utworzenie tu stałego polsko-ukraińskiego przejścia. Bardzo dużo będzie zależało od najbliższego szczytu w Wilnie, gdzie zadecyduje się, czy Ukraina zostanie przyjęta do takiego przedsionka Unii Europejskiej. To pewnie zobliguje, jeżeli rzeczywiście tak się stanie, to zobliguje do pewnych działań w tym kierunku. Na razie mieszkańcom pozostaje rozwiązanie tymczasowe. W ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa przez 4 dni w Zbereżu granicę można było przejść przez pontonowy most. Wystarczył tylko paszport. To zachęciło prawdziwe tłumy. Tu już nie chodzi o to, żeby bić kolejne rekordy. Chodzi o to, żeby udowodnić, iż codziennie około 4,5 do 5 tysięcy osób przekracza tą granicę. To jest mniej więcej tyle samo, ile przekracza na obecnie funkcjonujących przejściach granicznych. A zatem wszyscy ci, którzy mieli wątpliwości, czy to przejście jest zasadne, powinni tych wątpliwości się wyzbyć. Pontonową granicę przekraczali Ukraińcy. Na dalszym wiosku chodzimy, tam można tańsze kupić kielbasy, no korczaka. Tymczasowe przejście graniczne sprowadziło też tysiące Polaków. Na okolicznych parkingach stały samochody z rejestracjami z całego kraju. Jeździłem tam na dorochu, nie? Ale to 3 lata nie jeżdżę, bo tam po prostu biorą dużo łapówek. A przyjechałem po 3 latach, przejść sobie piechotko. To jest świetny pomysł. Myślę, że zbliża narody, które były podzielone i odizolowane przez dłuższy czas. No i świetna sprawa. Szkoda, że będzie zwinięty ten most. Zainteresowanie tegorocznymi Europejskimi Dniami Dobrosąsiedztwa zaskoczyło nawet samych organizatorów. Od początku otwarcia tego dodatkowego przejścia praktycznie do końca, bo dziś mamy ostatni dzień otwarcia tego przejścia, granicę na obu kierunkach przekroczyło w sumie 25 tysięcy osób. Starania o uruchomienie stałego przejścia granicznego w Zbereżu będą kontynuowane. Równocześnie trwają prace nad utworzeniem w tej okolicy cmentarza wojskowego. Warto byłoby stworzyć wytyczne cmentarz żołnierzy KOP-u w ogóle, poświęcony żołnierzom i pościągać, dokonać ekshumacji, ale jeżeli nie będzie rozwiązań politycznych na szczeblu ministerialnym, my możemy tylko walczyć i robimy to. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa na polsko-ukraińskiej granicy są organizowane od 7 lat. Władze przygranicznych gmin już zapowiadają, że za rok cykl imprez będzie kontynuowany.